Cześć i witam na kanale Szef z Gier Polska. To już nasz drugi odcinek w roku 2022 i pewnie wielu z Was poczyniło pewne postanowienia noworoczne. Spośród tych postanowień najprawdopodobniej jedno z nich to zdrowsze odżywianie. W realizacji postanowień pomóc nam mogą koktajle, nad którymi się dzisiaj skupimy. Zapraszam do oglądania. Najlepszymi składnikami do zdrowych koktajli są tak zwane produkty superfoods. A produkty są super, ponieważ dostarczają nam całej masy witamin, mikroelementów, antyoksydantów i innych bardzo ważnych składników odżywczych. Lista superfoodsów jest dosyć długa i co roku staje się coraz dłuższa, więc każdy może sobie znaleźć na niej coś, co mu się naprawdę spodoba i zasmakuje. A znajduje się na niej między innymi kurkumę, która ma szereg właściwości zdrowotnych i leczniczych, ale posiada również zbawienny wpływ na stawy. Awokado, które jest przede wszystkim źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Nasiona chia, czyli źródło kwasów omega-3 i wapnia. Jagody goji, uznawane za najzdrowsze owoce świata, które są pełne antyoksydantów i witaminy C. Oraz czosnek, czyli naturalny antybiotyk. Zawiera flawonoidy, witaminy i rzadkie mikroelementy. Swoje surowe oblicze zmienia podczas obróbki termicznej, podczas której niestety traci część prozdrowotnych właściwości. Ale przeciśnięty przez praskę do porcji wytrawnego barszczu ma moc. Orzechy włoskie mają najwięcej antyoksydantów ze wszystkich orzechów. A sok z brzozy to źródło witamin i minerałów. Idealna baza do zdrowych koktajli. Nie przedłużając, przejdźmy zatem do przygotowania naszych głównych bohaterów. Niemniej trzeba pamiętać jedną rzecz. Jeżeli robimy coś bardzo zdrowego, to trzeba zaopatrzyć się w taki sprzęt, żeby jak najwięcej tych wartości odżywczych przemycić do gotowego produktu. Ja dzisiaj wyposażyłem się w katanę z Royala. A kiedy wyposażymy się już w odpowiednie narzędzia, możemy przystąpić do produkcji naszego koktajlu. A będzie to odchudzający koktajl z awokado. Zaczynamy od 400 ml maślanki, 2 łyżek soku z cytryny, 1 łyżki otrębów owsianych, 1 łyżki orzechów włoskich i awokado. Awokado przekrawamy na pół, usuwamy pestkę i wyciągamy miąższ. Wszystkie składniki miksujemy razem. W 100 g awokado znajduje się aż 160 kcal, co sprawia, że jest to najbardziej kaloryczny owoc świata. Na szczęście nie są to puste kalorie, przeciwnie, są pełne wartości odżywczych. Awokado to owoc równie bogaty w dobroczynne tłuszcze, co oliwa z oliwek. Dodatkowo obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Już czuję się zdrowszy. Kolejnym napitkiem będzie koktajl z sokiem z brzozy. A do niego potrzebujemy około 100 g ananasa, 2 łyżki płatków owsianych, 2 łyżeczki nasion chia, 1 łyżeczki jagód goi, soku z brzozy około 1 szklanki oraz szklanki szpinaku. Brzozy zwane też wodą brzozową, znany jest także jako brzowina lub oskoła. Można go kupić butelkowany, ale można też pozyskać go samodzielnie prosto z drzewa. Ma niesamowicie wiele wartości odżywczych. Warto go więc pić przez cały rok. To jest akurat pyszka. Ostatnia propozycja może niektórym wydawać się nieco odpychająca ze względu na składniki, ale proszę, uwierzcie mi, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to ten napój poradzi sobie nawet z najgorszym choróbskiem i najgorszym przeziębieniem. A chodzi o koktajl cytrynowo-imbirowo-czosnkowy z jarmużem. A potrzebujemy do niego sok z 2 cytryn, 1 ząbek czosnku, 1 dużą łyżkę miodu, kawałek świeżego korzenia imbiru, pół łyżeczki sproszkowanej kurkumy, szczyptę świeżo zmielonego pieprzu oraz oczywiście garść jarmużu. Całość zmiksować na wysokich obrotach, ewentualnie jakby smak okazał się zbyt intensywny, uzupełnić wodą z brzozy. Najlepiej pić zapobiegawczo, a w razie przeziębienia najlepiej tak z 3 razy dziennie.
jest moc. Przy wprowadzaniu zdrowego trybu życia koktajle są bardzo pomocne. Przede wszystkim dlatego, że są proste do zrobienia, a całą masę witamin, antyoksydantów, mikroelementów oferują w bardzo łatwo przyswajalnej postaci. A przy okazji są bardzo syte. A teraz ciekawostka dla pań i nie tylko. Jedną z pierwszych zmian, jakie zaobserwujecie pijąc zdrowe koktajle codziennie, to jest poprawa cery. W szczególności zielone koktajle sprawią, że w bardzo szybkim czasie spłycą Wam się zmarszczki, poprawi się cera i zgubicie parę dobrych lat. Jeżeli Wy macie jakieś dobre sposoby na wprowadzenie dobrych nawyków żywieniowych lub też macie świetne pomysły na zdrowe koktajle, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. Wiem, że w naszej społeczności jest cała masa fit maniaków, więc szczerze liczę na Waszą pomoc. A na dzisiaj to już wszystko, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i oczywiście życzę wszystkiego dobrego i konsekwencji w utrzymywaniu naszych postanowień noworocznych. Przy okazji dziękuję również naszemu partnerowi, sklepowi expon.com za sprzęt, który wziął udział w odcinku. Link jak zawsze znajdziecie w opisie, a przy okazji przeglądania opisu pamiętajcie o lajkach i subach. Także dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.